Siemaneczko, pokażę dzisiaj glitcha na kopiowanie kont na Xbox One. No i tutaj potrzebujemy zalogowany być na dwa konta. Konto, na które chcemy skopiować, konto, z którego będziemy kopiować. I tu pokażę to na, jak to się robi na Xbox One. A więc tak, przechodzimy do wideo. Tak jak wspomniałem, zalogowani, tu puści cel, pisze do góry, to jest konto, z którego będę kopiował. Uruchamiamy GTA, klikamy guzik dashboardu, wybieramy dodaj lub przełącz. Jak usłyszymy, tu trzesie szkło, syreny policyjne, logujemy się na to nasze drugie konto, na które będziemy kopiowali. Tutaj na pewno będzie się różnił dla każdego czas, w którym momencie wyłączyć pada, jak długo mieć go wyłączonego. U mnie to działa tak, że po 6 sekundach wyłączam pada, po 40 dopiero go włączam, ale to do tego za chwilę dojdziemy. Jesteśmy przelogowani, na dole po prawo mamy napisane uruchamianie trybu fabularnego z konta dawcy. X Online RP dołącz do serii kaskaderskiej. Powinno być chyba coś tam dwa razy RP IC, ale mniejsza z tym. Klikamy ten guzik RB i jak tutaj nam zniknie to X Online, a tryb fabularny, ja czekam 5, 6 nawet sekund i wyłączam swojego pada. Wyłączam pada i czekam na wyłączonym padzie. No ja akurat 40 sekund, wy możecie tam sobie poczekać, pokombinować. Od 25 do 40, tam musicie znaleźć swój czas. Pokazuję tą metodę, bo były patche, teraz są obejście, ta moja, którą ja znalazłem, którą ja używałem, też dostała po dupie, już nie mogę dołączać do znajomego, do misji, tak jak to robiłem wcześniej, bo ja to robiłem na seriesie, szło to mi bardzo szybko. Same uruchomienie gry jest tam kilka sekund, a nie tak jak tu godzina, że tak powiem. No ale dobra, czekamy aż zniknie to online i tryb fabularny. Tak widać. Na seriesie już bym był na sesji, kurwa, a tu, o dobra, znikło. Czekam 5-6 sekund, przytrzymuję guzik Xboxa i wyłączam pada. Na wyłączonym kontrolerze czekam, mówię, możecie sobie włączyć stoper i testować. Po 25 sekundach co się dzieje, po 30 co się dzieje, po 40 co się dzieje. No u mnie to wyszło, akurat to pierwszy raz, drugi w sumie spróbowałem. No wyszło za drugim razem, bo pierwszy raz poczekałem 30 sekund za krótko, drugi raz 40 zadziałało. Czyli ja tu czekam 40 sekund, wy no musicie sobie potestować. Ale po tym czasie włączamy pada z powrotem i powinniśmy mieć komunikat, że coś usługi Xbox Live nie działają, czy coś takiego. Dobra, włączam pada, o, usługi Rockstar chwilowo niedostępne, pasuje. Czekamy, aż ten komunikat zniknie sam. Będziemy mieli dołączanie do GTA Online i tu co najważniejsze, jeżeli zobaczycie, że kręci wam się żółte kółko Lipton, możecie resetować GTA, przełączyć się na konto dawcy, rozpocząć od nowa. Jeżeli kręci się cały czas białe, pasuje. Tu powinien wam właśnie wyskoczyć drugi komunikat, że tam nie można dołączyć do sesji z jakiegoś tam powodu. Co tu pisze? Wróć do GTA 5. Błąd przy próby dołączenia do sesji. Na tym komunikacie dołączacie do znajomego, który jest gdzieś na sesji. Najlepiej sesja dla zaproszonych, czy tam dla znajomych. Klikamy dołącz do gry. Potwierdzamy ten komunikat i tu już nas załaduje skopiowanym kontem na sesję do znajomego. Będzie widać wszystkie te nagrody, tam odblokowania, osiągnięcia będę dostawał, czyli wszystko się udało, przejdzie stroje, kasa, co tam jest, level, KD, no nie da się kopiować mieszkań, samochodów, akurat to nie to, ale cała postać z kajsem wszystkim jest skopiowana.
No najlepiej, żeby teraz to sobie zapisać. Wydajcie hajs, kupcie jakąś amunicję, zapiszycie na 100% kasę, zdobądźcie jakieś legalne RP, czy tam zdobądźcie gwiazdkę czy dwie pościgu, ucieknijcie policji, czy zbierzcie jakąś kartę, figurkę, czy tam co tam jest, zniszczcie zagłuszacz sygnału, byle dostać coś z tego RP, zapiszcie grę zmianą stroju i jest petarda. Żeby skopiować drugą postać, no na obydwóch kontach musicie zmienić postacie na drugą. No glitch jest, działa, tylko teraz po tym, że został spatchowany, to jest to obejście, że dostaje się ten komunikat, że nie można dołączyć, trzeba dołączać do znajomego. I no teraz to jest już ryzyko resetu, bo tak było z żetonami. Wyszła pierwszy glitch, kto go zrobił, nie został zresetowany. Ci, którzy robili go po obejściu patcha, wyłapali reseta albo hajsu, albo całej postaci. Także no tu już teraz trzeba będzie robić to na swoje własne ryzyko. Kto chce, może sobie kopiować. Pozdrawiam, elo.